Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i słuchajcie, mamy Halloween event, mamy Vampire Cameramana, Witch Camerawoman i Gold Crate'a i Titana Heartmana. Zobaczymy, co to Titan Heartman, zobaczymy, o co w ogóle chodzi i słuchajcie, co my tutaj mamy. Every goal hit, ok, wszyscy dostają Gold Crate'a. Spoko, favorite the game, czyli tutaj musimy po prostu wbić albo do grupki, albo po prostu dać, no, favorita pod gierką. Ja już mam to zrobione w grupce też, więc generalnie, no, myślę, że tutaj musimy po prostu czekać w moim przypadku. I jak widać, to ciągle będziemy to dostawali. Mam nadzieję, że to się w miarę tutaj aktualizuje, ale zobaczcie to, jaka piękna mapka, widzowie. Halloween Graveyard mamy tutaj. Mamy Zombie Horde Cameraman w ogóle. Co to jest? Za Robuxy, okej. Okay. Mamy też tutaj krzesło. Co? Mamy krzesło, które ma 120 tysięcy dipsa, widzowie. Nie wierzę, w to oni dodali naprawdę krzesło. Dobra, niech będzie. Tutaj nic nie mam do odebrania. Tutaj się to aktualizuje. Tak, aktualizuje chyba. Chyba tak, chyba się zaktualizowało, także spoko. Mamy Halloween event, widzowie. Patrzcie, mamy pierwszy poziom, znaczy zerowy, będzie pierwszy. Candy Launcher Speakerman. Okej, okay, możemy też kupić te cukierki, no ale wydaje mi się, że kupowanie cukierków, widzowie, no nie wiem, moglibyśmy w sumie jedne kupić, żeby coś tam zagrać. I mamy coś jak w Pencilman evencie. Mamy tak, Trick or Treat Cameraman, mamy Headless Speakerman, widzowie, ej, normalnie, spredyktowałem, totalnie, tak jak mówiłem, mamy Headlessa w TTD, jest to dosłownie bezgłowy jeździec, normalnie z taką dynią w ręce, pięknie, uwielbiam coś takiego. Evil TV Man, mamy legendę z AOE i Witch Camerawoman, Slowing, Splash, Godly, ej, naprawdę fajnie wygląda, powiem wam, że 0,5% to jest bardzo dużo szans i to naprawdę spoko wygląda. Bierzemy sobie oczywiście buściki, mam nadzieję, że będą działały. A, to nie, to Candy Boosty są za Robuxy, serio? Dobra, to widzowie, weźmiemy sobie jeden taki buścik za Robuxy, nie mam ich dużo, dlatego sobie wydam na jeden i po prostu odpalimy, zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, zaraz się okaże, że nie będą działały. Mamy Halloween Boosta, ale nie możemy na Candy, ciekawe, w sumie takie troszkę, wiecie, to troszkę chamskie, miało być za gemy wszystko, a jednak mamy coś za Robuxy. No dobra, no ale mamy przynajmniej pół na pół te potki, dobra, aż za, co jest, zacięło gierkę mi normalnie, widzowie, co się dzieje, dobra, jakoś się udało, bierzemy jednego crate'a, tak na teraz, żeby od razu otworzyć jednego crate'a, patrzcie, Halloween Crate i Gold Crate. W Gold Crate mamy tego Titana Heartmana i tego zwykłego Speakermana jakiegoś. Dobra, otwórzmy, zobaczymy, co nam wyleci. Dawaj, dawaj, gościu, dawaj, dawaj, normalnie. Rośnie, nie rośnie. Thumbs up Speakerman, czyli łapka w górę Speakerman. Ej, normalnie on daje łapę w górę. Dobra, widzowie, postaramy się zagrać nowymi postaciami. Zobaczymy, co mi tutaj wyleci. Może jakaś farma właśnie. Farma jest na pierwszym miejscu, ona będzie bardzo, bardzo dostępna. Trick or Treat Cameraman, widzowie, jak widzicie, no 622 już aktualnie. Także tego jest naprawdę dużo. Weźmy sobie go, żeby był taki klimat Halloween. Co pół minuty maksymalnie 200. Ej, jak malutko w ogóle. Co tak mało daje? Naprawdę, powiem wam, że giga, giga mało. Weźmy te Lantrika, żeby jak będziemy przegrywali, to jednak żebyśmy coś mieli. I mamy jeszcze Thumbs Up Speakermana. Moglibyśmy za Robuxy wziąć tego tutaj hordziarza, Zombie Horde Cameraman, ale na razie, widzowie, sobie to odpuszczę. No jak to wygląda? Zombie Horde Cameraman. Milion, ile? On ma dwa prawie miliony HP, tych swoich zombie. Daj, to musimy to, widzowie, przetestować w kolejnych odcinkach. Mamy też po prostu krzesło gamingowe, które slowuje, 120 tysięcy bije. No i naprawdę wygląda ciekawie, nie? No będziemy testowali, widzowie, na pewno, ale w tym odcinku przetestujmy nową mapę, zagrajmy nowymi postaciami, te, które mamy aktualnie. No i zobaczymy, jak pójdzie. Titana Printera jeszcze weźmiemy, jakiś taki składzik weźmiemy, co nie? Delantrikiem przejdziemy sobie pierwszy mecz i zobaczymy, jak nam to pójdzie, jak dużo dostaniemy i jak to wygląda. Wygraj. Say Sigma, Sigma, okej. Okay. Who's the skibidis of all? Co to w ogóle jest w ogóle? Nie, no nie mogę, dobra, weźmy sobie to, przepiszmy już. Okej, okay. I weźmy tako, widzowie. Dobra, trzeba się przygotować, nie? Skibidi, skibidi, okej. Okay. Est, żebym nie pomylił. Skibidi, est, okej. Okay. No i mamy to, no to teraz tak, mamy skopiowane, lecimy do trybu i 1000 toalet, spoko, to te questy zrobimy na luzie. Fajnie by było mieć horsemana, znaczy speakermana, headlessa, no ale okej. Okay. No znowu mamy gold crate'a, ej, to powiem wam tak, generalnie te crate'y będą bardzo częste, bo tutaj zobaczcie, wystarczy 1000 polubień gry, dosłownie sobie zapisują ludzie w favority i już, i favorite i totalnie macie od tak nagrodę. Tak samo te, no, gold crate'y, no, nie są trudne do zdobycia w takim razie, nie, po prostu ludzie muszą polubić gierę i tyle, i mamy crate'y. Mega fajna sprawa. Jeżeli chodzi, widzowie, o tą postać, oczywiście już teraz ją przetestujemy razem z tym Trick or Treat Cameramanem. Nie wiem, ile to jest. Okej, okay, wiem już, ile jest. 50 wave'ów. Mamy boosta na Candy, mamy boosta na Expa, to lećmy, bo szkoda czasu. Tylko tak, czy sam Telantric przejdzie grę? Myślę, że tak, więc możemy śmiało iść. Wszystkie, widzowie, trzy farmy wziąłem i do tego mamy jeszcze Telantrica, gdyby coś tam poszło nie tak. Bardzo fajny event. Ja uwielbiam, widzowie, Halloween i święta, także Halloween. Zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, oczywiście konkretnego, widzowie, konkretnego
konkretnego subika i potężną łapę w górę, bo naprawdę, no to jest mocny event. Tutaj będziemy się starali zdobyć oczywiście wszystkie postacie i codziennie na moim kanale będziecie oglądali inną postać. Wszystkie postacie wam przetestuję i mamy Your House, okej, czyli to jest mój domek. Normalnie będziemy bronili widzowie swojego domu. Świetne, świetne, naprawdę świetne. Powiem wam, że mega mi się ten event podoba. Jest to dopiero taki pierwszy dzień, ale już mi się to podoba. Jak to wygląda? On bije co sekundę, ten tutaj daje farmę. Dobra, postawmy może tego trick or treat, okej. No i patrzcie, co pół minuty daje nam tutaj... On chodzi normalnie, ale ładne. Czyli on chodzi widzowie po cukierki, patrzcie, bo to wiecie o co chodzi. To jest dosłownie takie... W takim stylu, że on chodzi i zbiera cukierki. Patrzcie, normalnie sobie idzie chłop i zbiera te cukiereczki. Tylko, że dziwne, on ma tutaj... Ma niby tą maskę, ale na górze co, ma drugą kamerę jakąś? Bo to, tą białą to okej, ale ta czarna kamera to nie wiem. Jakby tutaj totalnie... Nie wiem po co był tyle kamer, ale dobra, jak chce, no to ma. I dajmy tego thumbs up speakermana. Patrzcie, daje łapeczkę w górę. On naprawdę daje tą łapkę w górę. Co tu się odwala? Nie, no powiem wam, że pięknie. Pięknie to wygląda. Dajemy sobie wszędzie tych ziomków. Wiecie dlaczego? Bo to jest taki mały domek, widzicie? To jest taki mały domek u niego. I dosłownie on do tego domku chodzi, żeby zebrać cukierki, nie? Czyli on przychodzi do czyjegoś domu i zbiera cukierki. Bardzo fajna sprawa, bardzo super takie, wiecie, jak IRL, nie? Dosłownie, to wygląda jak w prawdziwym życiu, totalnie. No giereczka, widzowie, z kiblami. No to wiecie, no, kibel też każdy ma, nie? Więc totalnie realna giera. Dobra, dajemy jeszcze sobie Santę do tego, bo jednak potrzebujemy takiego szybszego troszkę też, no wiecie, szybszej doładowania, szybszego, jeżeli chodzi o gotówę. No i teraz zrobimy jeszcze jednego trick or treat kameramena gdzieś może, no tutaj niech sobie chodzą wszyscy razem. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Ja, no piękne, naprawdę, cudowne. Powiem wam, że to jeden z najlepszych eventów chyba będzie, naprawdę, już teraz to widzę. Dlaczego? No bo jest to Halloween, które naprawdę ma klimat. Patrzcie, mamy tutaj pumpkiny, są te dynie, nie? To nie ma, że ich tu nie ma. Pięknie to wygląda, naprawdę. Są normalnie, wszystko pięknie. Dodamy mu range'a troszkę, żeby ten thumbs up speakerman widzowy, ten łapka w górę speakerman dawał radę. Okej, no i daje radę, jak najbardziej. Ulepszymy tutaj Santę kolejnego, dobra. No i w tym momencie widzę, że nie ma problemu, bo on bije 2000, ale za chwilkę ten problem może się pojawić, wiadomo, będzie wam po prostu ciężko. Titana printera jak dodam? Nie mogę, bo już mamy za dużo. Oj, dobra, no to zamiast tego Santy to lepiej mieć printera. Zapomniałem, widzowie. To może też lepiej zamiast tego jednego to dajmy sobie po prostu jednego Santę, dwóch printerów będziemy mieli i mniej więcej taka giera, nie? Coś takiego zrobimy. Dwóch printerów, jeden Santa i trick or treat kamera. Dlaczego go wziąłem? Żeby wam go pokazać, jak on wygląda i jak tutaj działa, nie? Patrzcie, zmniejszyliśmy mu cooldown o 5 i teraz daje nam stówkę co 25 sekund. Ogólnie nie opłaca się nim grać, to jest tylko widzowie uncommon farma, ale powiem wam tak, taka farma też była potrzebna, ona jest dla nowych. Jeżeli wbija nowy gracz, gra sobie w event Halloween i wiecie, zdobywa takiego ziomka, to on naprawdę, taka osoba narzekać nie będzie, nie? I to o to chodzi, widzowie, że nie będzie jakiegoś narzekania i naprawdę spoko sprawa, według mnie. Dobra, dodałem już telantrika, żeby tutaj widzowie jakoś to szło, bo będziemy mieli problemy, naprawdę, będą problemy, jestem tego pewien, jeżeli nie dodamy go tutaj, bo jednak to widzowie jest 50 wave'ów na evencie, a eventy przeważnie są takie w miarę trudne, nie? To nie jest tak, że one są jakieś mega łatwiutkie, więc raczej tutaj problem by był, dlatego już teraz... Ej, co on robi? Do góry nogami chodzi, patrzcie, się odpalił w ogóle. Co jest z tym telantrikiem, nie? Chłop normalnie tutaj głową chodził. Dobra, no jak woli, no to okej, no jak woli sobie głową chodzić, to spoko. W ogóle faktycznie zmniejszamy mu ten payout time i to bardzo mocno, zobaczcie, do 20 sekund. Czy później znowu się robi 30 sekund? Jeżeli tak, to troszkę dziwnie, nie? Bo tutaj znowu zmniejszamy, chyba on daje co 10 sekund po 200. Tak mi się wydaje, że będzie co 10 sekund po 200, a te 10 do 30, no bo 30 ma na początku, a 10 ma najmniej. Chyba, ale to wiecie, jeszcze nie jestem taki pewien tego tak dokładnie. Zaraz się przekonamy, poulepszam ich na pewno i zobaczymy, widzowie. Ja tu mam pełno farm, wiem, niepotrzebnie nabrałem tyle farm. Powinienem bardziej grać pod jakieś postacie atakujące, ale wiecie, no coś mnie tutaj pokusiło, żeby to w ten sposób zagrać i no i co? No i po prostu takie zrobiłem. Patrzcie, normalnie dostaje cukierki ten chłop. Jak podchodzi do domu, to staje przy nim, prosi o cukierki. Czasem one tak się sypią, chyba. Bo widziałem tak, jakby się sypały cukierki. Dosłownie. Dobra, mamy tutaj problemy, jak widać. Pokażcie mi tego telantrika, ile on tutaj ma. No gościu, chcecie naklikać. No właśnie to jest to, że ciężko go naklikać, nie? Dobra, zróbmy go jeszcze tutaj. Ten airplane toilet, no to będzie dużym problemem dla nas, wydaje mi się. Dobra, tutaj ziomeczka, wyklikamy. Wyklikamy go tam zapem, no nie możemy tego przegrać, widzowie, nie ma opcji nawet. Dobra, leci tu pull, rozwalił go, spoko. No i teraz tak, musimy się bardziej tutaj, że tak powiem, odpalić, bo problem nasz jest taki, że nie nadążamy faktycznie, więc szybciutko tutaj telantrika klikamy, dawaj ziomek, no jak ciężko jest go kliknąć. Nie wiem, to jest dla mnie, patrzcie, klikam go i on stoi w tych skibidi,
Masakra, masakra. To jest akurat giga minus, że te Antrika bardzo ciężko jest wyklikać, żeby go ulepszyć, nie? Jest to męczące, bo musicie się naklikać i ciężko chłopa w ogóle tam wyklikać, żeby jakkolwiek go ulepszyć. No to jest masakra akurat. Także jak chłop się już odpali i bije, no to już ciężko coś z nim zrobić. Dobra, maksymalny poziom to 200 coinów, znaczy 200 dolarów co 10 sekund, widzowie. To jest bardzo dobre. Powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będzie taki mega średni, a jednak... No jednak nie jest najgorzej, bo robimy co robimy, wiecie, 200 dolarków co 10 sekund, czyli naprawdę dużo, jakby tak pomyśleć. Ej, to w sumie ten Uncommon Farma wcale nie jest taka zła. Wyobraźcie sobie, że bardzo przedłużacie giereczkę, nie? Że gracie tak, że bardzo ją przedłużacie. Wiecie, o co chodzi? Po prostu, no, nie gracie z autoskipem, tylko przedłużacie, to tak co 10 sekund dostawać 200 extra income, no to fajnie, nie? Takie dolarki wpadają. I dostanie do tej tutaj dyni? Nie, nie dostanie. On po prostu co jakiś czas ma taką animację, jakby dostawał do dyni cukierki. Fajna sprawa, no ale wiecie, no trzeba tutaj oczywiście... Nie wiem, czy będę nim grał. No raczej nie, raczej są lepsze farmy, jak Titan Printer, jakiś Santa TV, a w ogóle Santę to ja tak się zakochałem w tym Sancie, że totalnie nic innego nie gram. Nawet jeżeli coś by było lepszego, to zawsze ten Santa. Wiem, widzowie, no jestem dziwny, nie? Jakoś ten Santa mi utkwił w głowie i tak cały czas go tutaj ogarniam. Okej, i teraz mamy problem taki, że tutaj będzie tego całkiem sporo. W sensie chodzi o to, że mamy takie, wiecie, skibidi, które mocno tutaj nas mogą dojechać. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Ten Thumbs Up Speakerman powinien poradzić sobie z UFO Toiletem. On bardzo tutaj pomaga Telantrikowi. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz tak, czy ten autoskip mi dobrze tutaj wjeżdża? Wydaje mi się, że problemem jest właśnie to, że nie mamy za bardzo postaci takich atakujących, że troszkę tego brakuje, no i przez to jest taka, wiecie, lipa, można powiedzieć, nie? No tak wprost mówiąc, to jest lipa. Dajmy może jeszcze kolejny poziom Telantrikowi i za chwilę powinno być lepiej. Ja myślę, że to jakoś ogarniemy, dlatego dalej lecimy na autoskipie i wydaje mi się, że jakoś to się uda. No nie wiem, lecę dalej, zobaczymy. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą. Gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, widzowie, troszkę tą giereczkę sobie strollowałem, ale to właśnie Lololo, wiecie, za pomocą trzech farm. Powinienem mieć tylko Santę, bo ja gram bardziej pod autoskipy, czyli postacie pod autoskipy bardziej, nie? Ewentualnie dograć bezpieczniej. Ja tutaj troszkę robię to na szybko, bo chciałbym to przejść też w miarę, wiecie, takim dobrym czasie, więc byłoby spoko. Aktualnie musiałem pousuwać te thumbs up speakermenów. Trick or treat, no generalnie trick or treat, ziomeczki dalej tutaj są, no chodzą sobie, zbierają, wiecie, te cukierki. To jest zbyt bardzo klimatyczne, żebym ich usunął, tak? Także nie usuwam, bo są zbyt klimatyczni, nie? Za duży klimacik dają. Oczywiście pojawiły się tutaj skeletony, mamy jakieś potężne skibidi, wiadomo, te, które znamy z podstawki, więc tutaj jakiegoś bardziej takiego szoku raczej nie było. Usuwamy kolejnego Thumbs Up'a i stawiamy kolejnego Telantrika. Ciężko jest ich ulepszyć, tak jak mówiłem, bo naprawdę ciężko jest tutaj zahaczyć właśnie w tego, którego chcecie, bo on ciągle się bije, nie? Nawala tam do przodu, jest naprawdę ciężko. Z tyłu mamy tutaj Evan lata, jest okej. Okay. Mamy z tyłu jeszcze tutaj Telantrika, co nie? Także damy radę. Raczej się tutaj nic nie wydarzy złego. Myślę, że to wygraliśmy, tylko kwestia taka, że lepiej wziąć inne postacie, żeby szybciej to przechodzić, więc tutaj Telantrik to tak, wiecie, podgranie takie, że z przeczekaniem, bez autoskipa, ewentualnie lepsze farmy, które po prostu przy autoskipie dają hajs i szybciej poulepszacie wtedy tą postać, no to wtedy okej. Okay. Dobra, UFO lecą, w tym momencie wydaje mi się, że będzie naprawdę spoko, mamy ostatni poziom, bo jest 50 wave'ów i zobaczymy, kogo zobaczymy, tak, tym razem, bo wcześniej był, widzowie, ten ogromny Mutant Pumpkin Toilet. Kim teraz będzie bosik? Nie wiem, zaraz się sami przekonamy tutaj, na żywo, widzowie, zobaczymy tutaj reakcję on będzie. Zobaczmy, mamy Destructor Astro Toileta. No dobra, to nic specjalnego, ziomek też jest z podstawki, powiedzmy. No i szybciutko tutaj dostanę od printera, dostanę 2000, okej. Okay. Dajemy skipa, dajemy tutaj ulepszenie i, widzowie, czekamy. Patrzcie, ilu Telantrików, nie? Damy radę, już teraz nawet nie muszę usuwać żadnego tutaj ziomka. Ewentualnie jednego, wiecie, jednego cukierkowca i teraz będzie spoko. Dodamy więcej, żeby jak najszybciej to przejść. I leci Mutant Pumpkin to... Uuu! The Grim Reaper! Ej, jaki ładny! Patrzcie, jak on wygląda! Ej, ziomek, co dopiero ma drip, nie? Normalnie on wygląda przepięknie.
jeszcze takie czachy dookoła niego latają. Tak, takie czaszki się pojawiają. I naprawdę powiem wam, że tutaj no coraz bardziej na tych eventach się starają. No przecież to wygląda ślicznie. Ile on ma HP? 16 milionów, tak? Powiem wam, że to jest naprawdę chyba najpiękniejszy boss w grze aktualnie. No możecie napisać w komentarzu, co wy myślicie oczywiście, ale moim zdaniem, widzowie, przepotężnie ładny bossik. Naprawdę, bardzo ładna mapa, bardzo ładny boss. Mamy 600 cukierków, spoko, działa to. Mamy badża za przejście mapy i widzowie, myślę, że jeszcze otworzymy sobie tak po prostu skrzynki, te kilka skrzynek, tam dwie chyba, czy trzy, zobaczymy ile dostaniemy, ale po prostu zobaczymy co z nich wyleci i tyle. Taki pierwszy odcinek, wiecie, luźny, a później będę ogarniał kolejne postacie, takie ciekawsze i na pewno od jutra, widzowie, odcineczki, czy też na drugim kanale, także subujcie moje dwa kanały do Robloxa, Meres Roblox i właśnie ten, Meres Blocks. I słuchajcie, tutaj mamy też do przetestowania to krzesło tego zombie horde kameramena, wszystko będę testował, spokojnie, mamy tutaj zrobić. No, nie powiedziałem skibidi, które sobie skopiowałem. Super, jedno widzowie, ale jestem zapominalski, nie? Dobra, i jak to wygląda? Wygraj Halloween samemu. No to znowu wygramy na luzie. Pokonaj toalety i tak 500 było. To, tego nie powiedziałem, 400 expa to daje, czajcie? No zepsułem, no przepraszam, zapomniałem. Na piątym poziomie mamy Candy Launcher Speakermana. Tutaj dostaliśmy tak naprawdę nic takiego. No dobra, to tak widzowie, no mamy 700. Dobra, otwórzmy sobie co mamy, nie? Wiem, odwaliłem, trudno. Słuchajcie, mamy aktualnie ile tych crate'ów? Ej, no kupiłem kilka, dlaczego mam tylko jeden? Halo, normalnie kupiłem tutaj, a nie, chyba, że, dobra, nie zadziałało chyba. Spoko, dwa crate'y widzowie, co dostaniemy? Jeszcze VIP-ka otworzymy i te drille, okej. I tu mamy trick or treat kameramena. No to niestety nie mamy zbytnio farta. Jak widać, no dosłownie w ogóle go nie mamy. Bo to są najbardziej takie, o tutaj mamy mityka, no dobra, chociaż tyle. No ale ogólnie nic specjalnego, jak widzicie mamy tego wampira, wampierza potężnego. To jest ten Titan Heartman? Coś takiego? No, czyli ten taki serduszkowy, ciekawe. No ale tak widzowie, lecę robić dalej te tutaj poziomy. No i w końcu napiszę to, co mam tu napisać, bo zapomniałem, oczywiście, cały Meres, oczywiście, że zapomniał. No i słuchajcie, tutaj mamy VIP Rewards, za chwilę tutaj odbierałem, nawet nie pamiętam teraz. Ej, tu też normalnie mamy, słuchajcie, takie wiecie, halloweenowe rzeczy, spoko, bardzo, bardzo ładnie, jak widzicie, więc super, super spoko to wygląda. W ogóle to halloweenowe lobby mi się giga podoba, jest takie po prostu bardzo, ale to bardzo ładne. Mamy Ohio Mode i tam Halloween, normalnie, Halloween Mode, ten stary Halloween, dobra, fajnie to wygląda, że wiecie, takie porównanko mamy tak naprawdę. Te crate'y? Nie wiem, czy trzeba być w lobby, żeby dostawać, czy po prostu like the game i favorite, okej. Okay. No to w sumie to właśnie te lajki lepiej, żeby zbierali. Nie dostałem tych crate'ów, jak grałem, chyba że po prostu nie było nagrody. No nie wiem, widzowie, troszkę to takie jakieś pobugowane, ale ja sobie oczywiście tutaj ogarnę. Dajemy na all i sobie poogarniam tutaj za chwilkę dobry skład, żeby szybko przechodzić mapę. Może wam też zrobię odcinek z tego, na pewno wbijam to jak najszybciej. Muszę ogarnąć każdą postać tutaj, żeby wam pokazać, przetestować. Mamy już 120 takich, tego będzie bardzo dużo, także bez problemu. Bardzo fajny event i bardzo taki free to play. Mega, mega fajna sprawa. Dzięki za obejrzenie i do następnych odcinków od jutra. Siemanko.